Jest. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu Szkoły z Pomysłem. To taki nowy koncept na poniedziałkowe wieczory raz w miesiącu ze strony naszego ośrodka, na to, żeby pokazać Państwu związanym z edukacją, jak wspaniałe rzeczy dzieją się w polskich szkołach zupełnie oddolnie. Chcemy, bo mamy taką okazję, poznajemy mnóstwo osób, jak pracujemy w różnych szkołach, które mają genialne pomysły, inicjatywy i robią w swoich szkołach naprawdę niezwykłe rzeczy. I chcemy też, żebyście się Państwo trochę od nich zainspirowali, trochę być może te pomysły sami zastosowali, trochę je dopasowali do własnych potrzeb. Dzisiaj zaczynamy z tematem, który jest dla nas niezwykle ważny, czyli zaczynamy od tematu gier w szkole. Główna idea przyświecająca temu pomysłowi jest takie założenie, na te live'y jest takie założenie, że oczywiście zawsze zachęcamy i zapraszamy, żeby iść coraz wyżej i zmieniać edukację od góry, natomiast to, co możemy robić każdego dnia, to zmieniać od dołu. No i właśnie na przykład sobie z uczniami pograć. Dzisiaj porozmawiamy z wyjątkową osobą, którą właśnie zaproszę do naszego pokoju. Cześć. Z Pauliną Korwek, która jest z wykształcenia nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, ale również edukacji artystycznej, a od wielu lat już prowadzi klub gier planszowych Skama, jest jego założycielką. My miałyśmy Paulinę okazję poznać podczas realizacji naszego wspólnego projektu, ponieważ była ona jedną z twórczyń gier edukacyjnych, które w ramach tego projektu powstały. Paulino, powiedz trzy słowa o sobie, tak żeby trochę osadzić się i tak dać znać ludziom, czym się zajmujesz. Dziękuję za miły wstęp. No to tak jak Ola wspomniała, od kilku lat, dokładnie od ponad 7 już, prowadzę klub gier planszowych. Działam z tym klubem i w Domu Kultury, i w szkołach, i na świetlicach, również w przedszkolu. Także ten klub ma taką rozległą formę. No poza tym jestem nauczycielem, nauczycielem również plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej. Także gdzieś tam się wszędzie te gry na każdym etapie u mnie przewijają. Powiedz mi, jak długo już działa ten klub? Od ilu lat on działa? Od ponad 7. Ponad 7. A powiedz mi, co w ogóle cię skłoniło do tego, żeby zająć się grami? W sensie od zawsze, od dzieciństwa, od kiedy pamiętasz, byłaś takim graczem zapalonym, czy to jednak była nowa miłość, później odkryta? Nie, u mnie zaczęło się tak, że oczywiście graliśmy gdzieś tam z rodzicami w domu i stąd też moje wspomnienia pierwsze z grami planszowymi. I kiedy zaczęłam pracę w Ośrodku Kultury, z dzieciakami właśnie, z dzieciakami i młodzieżą i miałam też syna w podobnym wieku i gdzieś tam te gry się u nas prywatnie przewijały, to pomyślałam, że jest to fajny pomysł, żeby przenieść te gry na spotkania z dzieciakami. Później zaczęłam pracę w szkole, gdzieś te gry zaczęły się fajnie przekładać i łączyć z edukacją, no i tak te gry przeszły na moją pracę, na codzienność. No i Ja szczerze właśnie. mówiąc, z dzieciństwa to głównie pamiętam, jeśli chodzi o planszówki, to warcaby, szachy i grę w Chińczyka. Nie wiem, czy miałam dostęp do wielu innych. Makao jeszcze. To karcianka. I Tak. Eurobiznes. Czasów monopolu. Na całe szczęście teraz mamy nowoczesne gry planszowe, ogromny wybór, jest tych gier naprawdę dużo na rynku, także każdy może znaleźć coś dla siebie. No i właśnie, bo jak mówimy gry, młodzież, gry, no to takie nasze absolutnie pierwsze skojarzenie to jednak są gry cyfrowe, gry wideo, gry przed ekranem komputera, na konsoli. Co takiego jest w planszówkach, że one są dla uczniów atrakcyjne i wciągające? Czemu mogą być tym wyborem, pierwszym wyborem młodego człowieka? Tak, no to właśnie tak jak wspomniałaś, pierwsze co myślimy, no to kojarzą nam się te gry cyfrowe i że to jest fajne i gdzieś tam atrakcyjne. A kiedy młodzież i dzieciaki spotykają się z tymi grami klasycznymi i zobaczą, że to nie jest tylko rzucenie kostką i poruszanie się pionkiem, tylko że tam jest naprawdę dużo więcej interakcji, dużo więcej podejmowania decyzji, możliwości. Naprawdę te gry są kolorowe teraz, ładne dla oka i naprawdę atrakcyjne dla tych dzieci i młodzieży, które potrzebują tych bodźców różnych. No to pozwala zainteresować te dzieciaki tymi grami, żeby naprawdę gdzieś tam się w to wciągnęły i spodobało im się to na dłużej, a nie tylko na jedną grę. A właśnie, jak wchodzisz tak do grupy
Szczególnie tak myślę teraz o młodzieży, chociaż myślę, że młodsze dzieciaki to z kolei na smartfonach bardzo dużo grają. One w ogóle znają planszówki, czy trochę zaczynają patrzeć na to jak na coś dziwnego z zamierzchłych czasów? Jest to różnie. Większość na całe szczęście zna. Zdarza się bardzo często, teraz coraz częściej, że grają również w domu z rodzicami. Także to jest bardzo fajne, że gdzieś tam te gry są teraz tak fajne, że w gry dla dzieci i młodzieży naprawdę mogą grać spokojnie dorośli. I te gry również dla nich są atrakcyjne, także to jest teraz fajne, bo ja pamiętam jeszcze, kiedy mój syn był mały, to te gry były nudne po prostu dla mnie jako rodzica i jak miałam usiąść do tej gry i przeczytać, przebrnąć przez tą instrukcję i usiąść z nim jeszcze do grania w tą grę, gdzie tam się poruszamy przez godzinę pionkiem dookoła, no to to było dla mnie nudne. A te gry teraz są na tyle fajne i atrakcyjne, że zarówno dorośli, jak i dzieci, niezależnie od wieku, przy jednej grze mogą bawić się naprawdę fajnie. Okej, czyli pierwszy wniosek, który mamy, bo dalej będziemy myśleć o tym, jak to wykorzystać w szkole, jest taki, że nie musimy się bać przychodzenia z pudełkiem, nie? Dziwnych reakcji raczej się spodziewać nie musimy. No dobra, to jest jakiś plus, ale mówiłaś też po drodze, że zaczęłaś używać w pracy z dzieciakami gier. Pamiętasz może od jakiej zaczęłaś? Jednymi z takich gier, które wprowadziłam na większą skalę w szkole i w większych grupach, no to zdecydowanie była gra Super Farmer. Jest to gra, która tematycznie jest o zwierzątkach, ale jest mechanicznie bardzo matematyczna. I właśnie była fajnie wykorzystywana w różnych takich olimpiadach matematycznych, planszówkowych. Tematycznie właśnie matematycznych, bo tutaj dzieciaki muszą mnożyć, muszą też strategicznie gdzieś tam myśleć, jest też ta losowość, są fajne kostki, bo są trochę inne, także dzieciaki naprawdę je lubią, no i są te zwierzaczki, które chyba większość dzieci lubi. To jest gra dla jakiego, z jakimi klasami z tą grą pracowałaś, pracujesz? I to jest właśnie fajne przy tej grze, że to jest gra od 6 lat. Czyli tak naprawdę nawet dzieci, które jeszcze nie mnożą, jest taka tabelka, gdzie w instrukcji jest przelicznik sposobu przeliczania zwierzątek na zwierzątka, które wymieniamy w trakcie gry, to można grać już nawet z młodszymi graczami, bo mogą sobie wspierać się tą tabelką. Także niski próg wejścia, myślę, że klasy 1-3 już spokojnie, a starszym będzie po prostu łatwiej gdzieś tam mnożyć i tutaj sobie trenować. Czy gra rośnie nam razem z uczniem i możliwości jej wykorzystania. Tak. Okay. Czyli jest już przykład gry z kompetencjami matematycznymi. O proszę, nawet 22-latek uwielbia, widzę, ale też. No tak, Agnieszko, na jakie zwierzątka wymieniałabyś wszystkie inne zwierzątka? Ja, jakie zwierzątka bym wybrała? Ojej, zwierzątka farmerskie, tak? To są króliczki, owieczki, świnki, krówki i konik. Konik, bezdyskusyjnie. No najwięcej punktów ma konik. Ale w nastoletniości mam duży sentyment do jazdy konnej, więc tak, zdecydowanie. To są kompetencje matematyczne od 6 roku życia. Czy są jeszcze jakieś gry właśnie, które kojarzą Ci się z takimi kompetencjami związanymi z liczeniem? Tak, zdecydowanie. Jest w ogóle sporo jest takich gier na rynku, gdzie tematycznie najpierw one nam się w ogóle nie kojarzą z grami matematycznymi, tak jak tutaj, no Super Farmer, gdzieś tam farma, zwierzątka, okazuje się, że gdzieś te kompetencje matematyczne są rozwijane, ale są też gry takie, które są stricte z cyferkami i liczbami, to jest kolejna gra, którą często wykorzystujemy właśnie w tych olimpiadach matematycznych planszówkowych, jest to Kot Faraona, w którym również mamy mnożenie, ale już takie bardziej zaawansowane, gdzie naprawdę już musimy się skupić, przeliczać, nie jest tak kolorowa, są cyferki, ale też mimo wszystko dzieciaki ją lubią. Z takich cyferkowych gier myślę, że też taki klasyk gra Rumikub, to jest też niski próg wejścia, większość ludzi nawet mają w domu gdzieś tam, kojarzy się z remikiem, który był kiedyś grany, także to jest też gra wielopokoleniowa tak naprawdę, także to jest super, a też uczy dzieciaki i strategicznego myślenia i rozwijania tych kompetencji matematycznych, no i obycia z tymi cyferkami. To jest ten wspaniały aspekt, o którym mówisz, to znaczy, że te kompetencje matematyczne są trochę w tle, one są niezbędne i są rozwijane po to, aby móc osiągnąć sukces w grze, natomiast człowiek grając w grę nie myśli o tym jak o nauce,
że w tym momencie uczy się matematyki, przygotowuje się, rozwija swoje kompetencje, tylko on to robi jakby poniekąd przy okazji, bo chce wygrać na przykład, czy chce jak najlepszy wynik mieć w danej grze. I mówisz tutaj o zdolnościach, kompetencjach matematycznych. Widzę właśnie komentarze, że najważniejszy był koń. A nie konie. Okej, jak już trzeba policzyć, żeby tego konia dostać, to już nie myślę o tym liczeniu, no bo chcę konia. No dobra, to są te kompetencje. A słuchaj Paulino, jakie jeszcze kompetencje widzisz, że w grach rozwijasz ze swoimi uczniami? No, jakie są takie widoczne? Samogranie w gry rozwija i kompetencje właśnie strategicznego myślenia i logicznego myślenia. Też fajne jest to, że w tych grach ta mała motoryka też robi duży udział, bo i rzucanie tymi kostkami, przekładanie gdzieś przeważnie te trójwymiarowe elementy, to gdzieś tam cały czas robi. Na pewno jakieś skupienie, no i ta zdrowa rywalizacja, to z takich ogólnych. Ale są również gry, które są przystosowane tematycznie nie tylko do kompetencji matematycznych, ale tak naprawdę w każdej dziedzinie gdzieś tam możemy znaleźć gry, które możemy dostosować. Tutaj na przykład gra pomysłówka, która jest na szybkie wyszukiwanie, tak jak kiedyś te wykreślanki wszystkie, tylko w 3D i wyszukujemy słowa. I też tutaj jest fajne, że jest generator nawet, plansz, gdzie możemy jako nauczyciel przygotować sobie tematycznie plansze w generatorze i tematycznie dzieciaki będą szukały tych słów, które aktualnie na lekcji chcemy wykorzystać. Także i także bardzo, bardzo fajnie. A czy na jakieś, bo to jest, rozumiem, na język tak bardziej polski, a na języki obce również są jakieś takie gry, które się nadają do szkoły? Nawet właśnie w tej pomysłówce jest też dodatek angielski, na pewno jest niemiecki, teraz nie pamiętam, czy są jeszcze jakieś inne, ale nawet takie gotowe można kupić, które tutaj są. Teraz pewnie mi tak na szybko nic nie przyjdzie do głowy, ale z pewnością są gry, w których są właśnie słówka gdzieś tam angielskie, coś się przewija, także na pewno coś się tutaj znajdzie. I myślę, że też każdą grę możemy sobie dostosować do swoich potrzeb. Także na pewno na swój przedmiot możemy też gry wykorzystywać i je przystosowywać po prostu do tego, co akurat potrzebujemy. Jeszcze o najprostszej grze tabu, nie? Którą przecież dokładnie jest oparta o język i można ją w języku obcym prowadzić. Tak. Tutaj widzę też komentarz, że faktycznie dosyć istotne są także kompetencje społeczne, które kształcą gry niebywale. Ja tak teraz pomyślałam też o kompetencjach kluczowych, że samo czasami czytanie instrukcji i zrozumienie instrukcji kształci pewną ważną kompetencję kluczową, czyli właśnie tak, czytania, wyciągania informacji, weryfikowania informacji. Powiedz mi, jak uczniowie sobie właśnie radzą z dłuższymi instrukcjami? Potrzebują pomocy nauczyciela, próbują sami, czy dochodzi do jakichś sporów, kto jak zrozumiał zasady? Jest to różnie. Częściej chyba jednak te lenistwo wygrywa i wolą mieć wytłumaczone, ale no nie wiem jak wy, ja też wolę mieć wytłumaczone niż miałabym siedzieć i czytać. Fajne jest też w tych czasach to, że jest bardzo dużo instrukcji wideo. Także to jest dla dzieciaków też fajne. Ja też zachęcam moje dzieciaki, żeby właśnie jeżeli chcą w coś zagrać same, najpierw obejrzały wideo instrukcję. Łatwiej też jest im później przeczytać tą instrukcję i doczytać poszukać tych ważnych informacji. Także to jest takie ułatwienie naszych współczesnych czasów, gdzie jednak wszystko opiera się głównie teraz na wideo wśród młodzieży. Także fajnie, że też mogą sobie w ten sposób do tych gier podejść. A z czasem coraz łatwiej przychodzi też czytanie tych instrukcji. Chyba z każdą grą jest coraz łatwiej łapać zasady nowej gry. Tak myślę o swojej strategii, to ja lubię sobie po prostu rozłożyć na przykład planszę i czytając instrukcje wykonywać po kolei te kroki, które są do zrobienia i kończy się potem tak, że to ja wszystkim tłumaczę pozostałym. Tak, i to też jest fajne właśnie do wykorzystania z dzieciakami w trakcie, że razem rozkładamy grę i wspólnie przechodzimy przez tą instrukcję. To jest trudne na cierpliwość często dla dzieci, bo one muszą się uzbroić w tą cierpliwość, że gdzieś tam razem to przechodzimy, ale jest to do wypracowania. Okej, okay. A kojarzy ci się jakaś gra, gdzie sama miałaś kłopoty przy instrukcji, żeby zrozumieć, na czym polega ta rozgrywka? Ojej, na pewno. Jest z pewnością sporo takich gier. Akurat chyba tak tytułem jakimś teraz nie rzucę.
chociaż może Kwiaciarenka z Granny akurat też, to była taka gra i też no jest kilka na pewno takich gier, gdzie ta instrukcja jest tak, w taki sposób napisana, że nie do końca to jest jasne i gdzieś tam trzeba poszukać, także to robi czasami problem, ale fajne jest też to, że nawet jeżeli zagramy źle w tą grę i ona nam sprawi frajdę, to i tak tak naprawdę nic się nie dzieje, tak? Dlatego, że ważna jest właśnie cała ta rozgrywka. Myślę też o tym, że to kolejny fajny projekt dla uczniów, którzy nauczyli się już coś grać, żeby kręcili instruktorze, prawda, dla innych, że to też byłoby kolejne rozwiązanie. Dokładnie. Zanim sobie tu zaczęłyśmy rozmawiać i zastanawiałam się, o czym dokładnie jeszcze będziemy mogły porozmawiać, to był właśnie jeden z moich pomysłów, żeby tutaj też podsunąć innym, bo to jest świetne. U nas dzieciaki bardzo się w to wkręciły, uwielbiają nagrywać filmiki, gdzie nagrywają wideo instrukcje. Nagrywaliśmy TikToki, gdzie pokazywały jakieś gry, jakieś relacje z grania i tak dalej, także to dla nich jest bardzo fajne i atrakcyjne i też ich zachęca do tego, żeby po te gry sięgać. Także taki klub recenzencki, gdzie mogą na przykład jakiegoś bloga nawet pisać o grach, to jest też bardzo fajne. I tutaj mamy szereg nowych kompetencji pisania, ale też mam wrażenie przede wszystkim precyzyjne formułowanie myśli, co niejednokrotnie jak się rozmawia, nie tylko z młodzieżą, ale i z dorosłymi osobami, no to wysławianie się precyzyjne jest umiejętnością, którą warto ćwiczyć, nie? Połóż to tam, tylko konkretnie co należy zrobić, kiedy i w jaki sposób. Mhm. Wracając do kompetencji społecznych, gry też kojarzą się z takim trudnym doświadczeniem porażki. I są gry, moim te zapewne bardziej rywalizacyjne i takie, które tej rywalizacji nie mają zbyt dużo albo nie rywalizuje się tyle z innymi graczami, co na przykład z czasem czy z jakąś zagadką, czyli bardziej są oparte jednak na współpracy. Jak byś doradziła, kiedy jakie gry wybierać, od jakiego może wieku, czy to zależy od stopnia integracji grupy, nie mam pojęcia, jak to dobierasz, żeby nie było raczej konfliktów, tylko żeby wszyscy przez to dobrze przeszli? Okej, no to tak jak właśnie wspomniałaś, gry możemy podzielić na te rywalizacyjne i na, w takim dużym skrócie, na kooperacyjne, gdzie albo wszyscy wygrywamy, albo wszyscy przegrywamy i gramy przeciwko tej grze wspólnie. To nie jest też takie łatwe, że nie ma takiego złotego środka, że wybiorę gry tak albo tak i ktoś się nie pokłóci na przykład w grze, albo ktoś się nagle nie obrazi i nie zniesie źle jakiegoś przebiegu, także na to nigdy do końca nie mamy wpływu, ale znając naszą grupę i wiedząc, z jakimi dziećmi mamy do czynienia i tak dalej, możemy sobie zdecydować, czy na początek wprowadzimy im właśnie tą rywalizację, bo wiemy, że one sobie poradzą, a nawet jeżeli sobie nie poradzą, to to też jest fajna nauka. Większość dzieci, z którymi ja pracowałam, miała moment, w którym sobie rzeczywiście nie radziła z tą porażką. I w grach uwielbiam to, że pozwalają się nauczyć tej porażki, no bo tego trzeba się nauczyć, po prostu trzeba to przepracować, musi być ta porażka jedna, druga, gdzieś musi być to zwycięstwo, że dzieci przyzwyczają się do tego, że nie zawsze się wygrywa, raz się wygrywa, raz się przegrywa, nie zawsze ma się na to do końca wpływ. Ważne jest, żeby tłumaczyć też dzieciom, że jest ta losowość w grach i że nawet jeżeli one będą robić wszystko idealnie, to nie zawsze wygrają, że nawet dorośli nie zawsze wygrywają. I tu fajnie sprawdza się granie z nauczycielami, też to jest taki fajny moim zdaniem pomysł, żeby zrobić rozgrywki takie nauczycieli z uczniami, gdzie nie zawsze to nauczyciele wygrywają, bo no w grach tak, to tak nie działa. I dzieci mogą zobaczyć, że nawet z dorosłymi są w stanie wygrać. Także to jest też moim zdaniem bardzo fajne. Jeżeli chodzi o tą rywalizację, no warto, no bo to jednak uczy cały czas. Kooperacja, no zdecydowanie warto. I też myślę, że tutaj fajnie jest mieszać grupę, żeby nie zawsze dobierać ze sobą dzieci, które cały czas się ze sobą trzymają w tych grupkach, tylko żeby je mieszać naprawdę różnorodnie ze sobą i to pozwala im się fajnie integrować wtedy też. I odkrywać. Masz jakiś patent, jakiś sposób na omawianie gier, szczególnie jak robisz gry kooperacyjne, no bo one wymagają współpracy w zespole, tak, im lepsza współpraca w zespole, tym większa szansa na wygraną. I omawiasz w jakiś sposób z uczniami strategie, które pozwalały im pokonać grę? Tak, jeżeli chodzi o to, co później się wydarzyło po grze, to uważam, że to jest w ogóle bardzo fajne, że możemy porozmawiać i uczniowie sami chętnie mówią, co zauważyli podczas gry. Jeżeli ich się zacznie się z nimi na ten temat rozmawiać, to oni nagle przypominają sobie, aha, że rzeczywiście tutaj ktoś tak postępował w tej grze, że tu ktoś się upierał na przykład przy czymś i przez to im się nie udało, albo że coś warto byłoby kolejnym razem zmienić. I zwracają wtedy uwagę
i robią taki feedback sobie sami, co można było inaczej i... Tak, to są bardzo bezpieczne warunki też na doświadczanie i współpracy, i zwycięstwa, i porażki, bo konsekwencje są chwilowe i obiektywnie niewielkie. Nawet jeśli ktoś przegrał, takie jest życie i te konsekwencje są strawialne. Chociaż dla niektórych, jak mówisz, faktycznie tak jest trudniej strawialne niż dla innych. Ale właśnie wybieranie gier kooperacyjnych tam, gdzie są trudności w przegrywaniu, są świetne, dlatego że wspólne przegrywanie i wspólna porażka jest o wiele łatwiejsza do przełknięcia niż samodzielna. Także no to jest zdecydowanie idealna propozycja dla tych grup, gdzie jest problem w przegrywaniu. No to poszłabym właśnie w kooperację. Jak przy tym jesteśmy, wymienisz kilka tytułów takich gier kooperacyjnych, które szczególnie do ciebie przemawiają? Ja myślę, że one są mniej znane po prostu. Tak, troszeczkę pewnie tak. Teraz pewnie ze stresu też sobie tak szybko nie przypomnę. Jedna, która mi przychodzi dla takich młodszych dzieci, kooperacyjna, to jest Wyspa Smoków, gdzie też poruszamy się po wyspie tymi smokami i tak dalej, także też musimy wspólnie. Dla młodszych dzieci jest też sporo gier, w ogóle gier kooperacyjnych, wbrew pozorom jest sporo, tylko one są troszeczkę mniej znane. Ja sobie tak zerknę jeszcze tutaj. Jest cała seria gier w ogóle z Egmontu, takich kooperacyjnych, w które można grać już z przedszkolakami. Także to też jest bardzo fajna gra i one właśnie uczą wygrywania wspólnie. Jest też gra z G3, w której myszki w opałach, w której też, to jest świetna gra w ogóle, którą też polecam, właśnie na początek z przygody z grami kooperacyjnymi. Jakbyście Państwo chcieli z dorosłymi, znajomymi, przyjaciółmi pograć w grę kooperacyjną, Ola Detektyw, nie? Się nazywa. Tak. My z kolei z Agnieszką mamy właśnie team, stały zespół śledczych, do którego już pozostałe osoby mają trudny dostęp, bo wszystkie role są obsadzone i rozwiązujemy twardo zagadki, tylko dokupujemy nakładki, tak jest. Tak, jest to faktycznie fantastyczne doświadczenie, dużo nam mniej znane, niejednokrotnie jak rozmawiam z rodzicami dzieci, zaprzyjaźnionymi nawet, i mówię, że istnieją w ogóle gry kooperacyjne, to robią wielkie oczy i mówią, naprawdę, to tak też można grać, a przecież to jest wspaniały wstęp do grania, właśnie to wspólne pokonywanie przeciwnika, który nie siedzi obok mnie, tylko jest gdzieś na planszy. Tak, no taką grą, która jeszcze mi tak z pierwszych naszych gier kooperacyjnych, które graliśmy z tymi troszeczkę starszymi dzieciakami, to jest gra Tajemnicze Domostwo, w którym dochodzi do zbrodni, co prawda, ale oczywiście dzieciaki to uwielbiają. I w momencie, gdzie jest ten motyw taki śledztwa, jakiegoś odkrywania czegoś, to jest dla nich naprawdę fajne. I to są tematy, w które jest też łatwo dzieciaki gdzieś tam zaangażować, wciągnąć, bo one się fajnie wtedy w to wczuwają. To ja teraz jeszcze znowu trochę wrócę, tak mówiłaś o tym, żeby mieszać te dzieciaki, które być może nie tak często ze sobą przebywają, czy wybierają siebie nawzajem, że to jest bardzo zgodne z tym, jak same trochę rzucamy pomysły na integrację, że czasami zamiast pokazywać dzieciakom, że koniecznie muszą się od razu polubić, lepiej jest im dać wspólny cel zabawowy, żeby zbudowały wspólne dobre wspomnienia ze sobą, a dopiero później się bliżej poznały tak naprawdę. Tak, i też w momencie, kiedy dajemy dzieciom na przykład do wyboru kilka tytułów, to też jest fajne, że tak naprawdę dzieci zawsze będą się same potem miksowały w tych grupach, bo ktoś będzie chciał zagrać w taką grę, ktoś zobaczy, że tam się bawili, będzie chciał zagrać w taką grę, już nie do końca będą patrzyły na to, żeby zagrać z tym kolegą, tylko że chcą zagrać właśnie akurat w tą grę i gdzieś tam się przemieszać ze sobą. Także jak najbardziej właśnie ta integracja taka jest bardzo fajna tutaj. Pokazałam tutaj komentarz dotyczący kooperacyjnej gry w Mafię, chociaż mówię to z uśmiechem, bo akurat między mną a Agnieszką Mafia doprowadziła do pewnego naruszenia relacji. Tak, i to naruszenie relacji nastąpiło, drodzy Państwo, jakieś pewnie 15 lat temu. No i do dzisiaj ja to pamiętam i nie pozwalam Oli zapomnieć o tamtym wydarzeniu i tamtym dniu, więc tutaj ta kooperacja jest, część drużyny kooperuje, a druga część kłamie.
No to tutaj taka gra dla dzieciaków na podstawie mafii, to są Kurze Wojny, także też polecam. Nie wiem, czy znacie, Ola? Nie. Tak, tam są lisy i kury. I jest też bardzo dużo takich postaci, jeszcze bardziej jest rozbudowane niż mafia. Są kurczaki przebrane za lisy, różne postacie, które wprowadzają dodatkowe opcje, także tu też się świetnie bawią i dorośli, i dzieci. I dzieciaki tę grę uwielbiają, można w nią grać chyba w 30 nawet ponad osób na raz. Także to jest też fajna gra właśnie do tego, żeby grać w nią w klasach, jako taka rozrywka, typowo taka gdzieś tam, żeby zintegrować i rozbawić dzieciaki. Okej. Okay. To mamy już dużo tytułów. Padło troszeczkę mniej, mam wrażenie, dla starszych uczniów. Więc teraz takie pytanie, w co łatwiej wkręcić nastolatków, poza oczywiście tajemnicami dotyczącym zbrodni, bo ja na przykład z tego już nigdy nie wyrosłam, mam wrażenie, że jak ktoś już to polubił raz, to już tak jak ja zostaję w tym klimacie, ale tak poza tym, to w co się jeszcze wkręca? Okej, okay. Jest też sporo gier, które opierają się na tym, co młodzież interesuje. Mamy na przykład taką grę, która jest, są gry w ogóle takie, które się rozwijają w trakcie grania, czyli grając rozbudowujemy tę grę i tutaj bardzo fajne są gry takie jak Zombie Teens, gdzie otwieramy koperty, gdzieś tam później coś nam się ta gra cały czas rozwija, rozbudowuje, ale są też gry, które są oparte na grach komputerowych. Jest taka gra League of Legends, LOL, w którą dzieciaki grają komputerowo i jest też ta gra planszówkowa. Jest gra, która jest oparta na milionerach, także to, co dzieciaki te starsze i młodzież znają. Są też gry, które są bardziej też dla starszych dzieci dedykowane. Tutaj jest na przykład gra Pestka, Drops, Cukierek i to jest gra, która rozwija przedsiębiorczość. Także to jest też fajne już właśnie dla tych starszych, dla młodzieży, gdzieś gdzie mogą podejmować takie naprawdę jakieś fajne decyzje. Jest też sporo gier takich, gdzie mogą podejmować jakieś trudne decyzje i gdzieś tam grać. Także naprawdę tych gier też jest sporo, właśnie również dla starszych i myślę, że takie klasyki, które są jak wsiąść do pociągu, jeżeli chodzi o takie gry nietematycznie nietematycznie edukacyjne, ale właśnie rozwijające te wszystkie kompetencje społeczne i tak dalej, tutaj u nich się sprawdzą. Są też gry właśnie dla starszych, takie 12+, które są tematyczne, czyli na przykład znajdziemy sobie gry, które sprawdzą nam się na historii albo w tematach historycznych, geograficzne, jest też gra, już teraz nie przypomnę sobie pewnie tytułu, Terra, która też jest taka typowo właśnie i geograficzna i gdzieś tam różne zagadnienia porusza. Także znajdziemy również gry dla tych starszych. No więc ty tak wiesz, sięgasz po te pudełka. Masz za sobą cały regał, to wyposażenie rozumiem uzbierane przez lata, ale załóżmy, że wpadłabym na taki pomysł, że chciałabym i jestem, no załóżmy szkoła podstawowa, czyli mam ten zakres, ale do 15 roku życia, więc jednak dosyć szeroki. No i chciałabym zacząć zbierać jakieś wstępne gry. Jakie tytuły byś poleciła na początek? No bo no budżetu na twój regał nie mam. No przyznam uczciwie, bez szans na razie. Chcę zacząć powiedzmy od jakichś 5 może. To w co warto by zainwestować na dzień dobry? No myślę, że na pewno taki klasyk jak właśnie Super Farmer, ten, który na samym początku wymienialiśmy. Myślę, że moglibyśmy pójść właśnie w coś, co jest słowne bardziej, czyli pomysłówka, tak żeby zróżnicować różne tematy. Mamy matematyczną, mamy pomysłówkę. Też bardzo fajna gra, która w mega tanich cenach, można było ją nawet za 5 zł kupić, a jest po prostu świetną grą, Pora liczyć, która jest oparta na szybkim wyszukiwaniu i przeliczaniu też na kartach owoców i warzyw i to jest jedna z moich ulubionych gier. Rumikub, też myślę, że to jest taka naprawdę bardzo fajna gra, którą warto w szkole gdzieś tam mieć, bo dzieciaki ją lubią, grają w nią, a mało tego, są również turnieje dla szkół, także warto gdzieś tam iść też w takie gry, gdzie można przygotować uczniów na to, że gdzieś sobie wezmą dalej udział z tymi grami. Gry, które są oparte na emocjach, gdzieś tam na rozmowie o emocjach, gra Empatio, gdzie poruszamy emocje, poruszamy trudne tematy, jakieś skojarzenia. No i myślę, że takie klasyki jak Dixit, jeżeli gdzieś nam budżet pozwoli, no to właśnie wsiąść do pociągu, ale również te wszystkie takie klasyki typu Doble, gdzieś tam na szybkość, też się świetnie sprawdzą. Okay.
Tak się zastanawiam, bo tak sypiesz jak z rękawa tymi tytułami, no to jest twój konik i duża, zakładam duży kawałek twojego zawodowego życia i pasji. Zastanawiam się, powiedzmy, że jestem nauczycielką, no, przytrzymam się historii, bo historyczną grę pokazałaś, no i mam taki pomysł, że fajnie byłoby pograć. Masz jakąś wskazówkę, jak ja mogę zacząć szukać tytułów dla siebie na swoje lekcje? Są jakieś miejsca, jakieś patenty masz? Jak w ogóle znaleźć taką grę? Myślę, że fajnie jest zajrzeć na grupy planszówkowe, jeżeli chcemy tutaj poszukać. Są grupy dla rodziców, są grupy takie ogólne, gdzie na pewno znajdziemy różne wątki, gdzie polecane są gry do konkretnego wieku, pod konkretny temat. I myślę, że tam warto jest szukać. YouTube, gdzie możemy podejrzeć sobie, jak ta gra wygląda. Możemy też tematycznie na pewno w internecie wpisać, te gry nam też wyskoczą. Po rozwijanych kompetencjach, jeżeli będziemy chcieli na konkretne kompetencje, na pewno też nam te gry się pokażą i wyskoczą. Także w ten sposób wyszukiwałabym chyba gier, które są mi potrzebne. No to mamy zrobiony taki trochę przegląd gier. To teraz przejdźmy do samego tworu, jakim jest szkolny klub gier, bo jedna rzecz to wykorzystać gry na zajęciach, a zupełnie druga stworzyć klub gier. Trochę już tak trochę nawiązałaś, bo powiedziałaś, że fajnie byłoby zaproponować uczniom gry, gdzie mogliby brać udział w turniejach. Myślę, że warto by też wiedzieć, jakie w ogóle turnieje możemy brać pod uwagę, ale też. Właśnie, czy to jest od razu klub, jakąś ligę robimy, przygotowujemy, czy musimy jakieś papiery wytworzyć do tego? Jak to działa? Nie, myślę, że fajnie jest zacząć sobie od tego, że jeżeli poważnie myślimy o tym, żeby to był taki poważny nazwany klub gier planszowych, to już samo zaangażowanie uczniów w tworzenie tego klubu, czyli w to, że oni będą mieli wpływ na nazwę, może wymyślą sobie jakieś logo, może uda się zdobyć jakiś później budżet sponsorów na koszulki nawet do tego klubu, to też jest fajne, bo oni się później gdzieś tam wyróżniają. Stworzenie wspólnego kodeksu gracza, omówienie wspólnie tych zasad, co robimy przy grach, czego nie robimy przy grach, myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne. Jest dużo takich miejsc w internecie też, gdzie możemy znaleźć gotowe sposoby. Granna na swojej stronie też ma, z tego co kojarzę, właśnie takie gotowe nawet szablony do pobrania jakichś regulaminów, takich prostych kodeksów gracza i tak dalej. Także to nawet w internecie można znaleźć gotowe. My też na stronie projektowej też wrzucaliśmy trochę takich materiałów, gdzie można wykorzystać to później do założenia klubu gier. Warto jest szukać właśnie po innych klubach. Warto jest zaglądać na fanpage'e innych klubów, jak one działają. Jest sporo teraz klubów, które są oparte na działaniach w szkole i mają zajęcia i pozaszkolne, i szkolne, także warto podglądać, co się u nich dzieje, jak to się u nich dzieje, wymieniać się doświadczeniami i myślę, że się nawet zaprzyjaźnić. To jest też fajne, bo można się później tymi klubami wymieniać tak naprawdę, że my możemy odwiedzić jeden klub z jednej szkoły, drugi klub i właśnie brać udział w tych turniejach międzyszkolnych. Czyli wszystko zaczyna Czy się to od. będzie okej, jeśli dam link do Twojego klubu, żeby zobaczyli, jak działa strona Waszego klubu? Jasne, będzie nam bardzo miło. Dobrze. Tutaj z takich klubów, na którym ja się wzorowałam i bez którego tak naprawdę nazwy nie było, to jest tak naprawdę Pionkolandia, która jest jednym chyba z największych klubów w Polsce cały czas. Mają ogromną ilość wolontariuszy, uczestników, no, tytułów również teraz do wyboru mają mnóstwo, ale ta społeczność, która się tam stworzyła, i to jest również klub szkolny, także. Też polecam, warto zajrzeć. Robią mnóstwo fajnych działań i organizują właśnie mnóstwo międzyszkolnych turniejów. Także w sztumie w Pionkolandii można naprawdę zjechać się szkołami i zagrać. Okej, ale poczekaj, bo to jakby ja potrzebuję wolniej i krok po kroku. Mam iskrę, tak? Wychodzę z dzisiejszego live'a, czy już mi się kluje po głowie wcześniej pomysł. Chcę zrobić szkolny klub gier. Zakładam, myślę, że graniczące z pewnością mogę przyjąć takie założenie, że uczniowie w jakiejś istotnej grupie pomyślą fajny pomysł. Chcemy w tym brać udział. No więc wymyśliłam, mam motywację, mam energię, mam założenie, że uczniowie w to wejdą. No i co dalej robię? No, spotykam się z tymi uczniami. Rozmawiamy wspólnie, jak byśmy chcieli, żeby ten klub wyglądał, kiedy byśmy chcieli, żeby się spotykał. Ustalamy jakieś godziny. Warto jest znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy te gry przechowywać. Ja w kilku różnych szkołach, gdzie pracowałam, to były naprawdę różne miejsca. Mieliśmy w świetlicy wyznaczoną szafkę, w
której były gry, to była taka nieduża szafka, wystarczająca na początek, półka jedna, dwie, gdzie mamy napisane, że są to gry na przykład klubowe i kilka zasad, że odkładamy, składamy. To jest bardzo ważne, żeby wypracować w uczniach, żeby naprawdę dbać o te komponenty, bo te gry w świetlicach często gdzieś się gubią. Elementy, komponenty, a jednak teraz te nowoczesne gry wymagają tego, żeby naprawdę zadbać o to, żeby się nie pogubiły te elementy. Także jak wypracujemy sobie to z uczniami i oni będą sami siebie nawzajem później pilnować. Także znajdujemy te miejsce, gdzie znajdujemy miejsce, gdzie będziemy się spotykać, czy będziemy w różnych salach grać, czy gdzieś na korytarzu. Nam w jednej szkole udało się stworzyć nawet taką przestrzeń, stolik z palet i strefa w korytarzu, gdzie był regał później w korytarzu i dzieciaki mogły w trakcie przerw grać. I tam były szybkie, takie 15-minutowe gry, gdzie była strefa właśnie takich gier. Okej, okay, czyli spotykamy się, ustalamy tą nazwę. Regulamin ustalamy wspólnie, czy proponowałaś ty na przykład uczniom jakiś kodeks gra? Jak to wyglądało? Ja mniej więcej mówiłam, jak to może, co powinno na pewno tam się zawrzeć, jakieś tam główne elementy, ale oni bardzo szybko to łapią i sami tak naprawdę dochodzą do tego, co powinno się tam znaleźć. I to może być taki fajny, krótki kodeks gracza, przygotowany również przez nich, także oni bardziej się też respektują później do tego, jeżeli sami te zasady włączają się w ich przygotowanie. Uczniów zachęcamy do wymyślenia logo. Jak się da, to logo gdzieś musimy opublikować, żeby było widoczne i też ich spajało. Zaczynamy grać, grają też na przerwach, być może dołączamy do turniejów. No i teraz dochodzę do pytania bardzo trudnego, bo wiadomo, że uczniowie jak się wkręcą, to będą chcieli poznawać nowe gry, no i skąd na to brać? Okej, okay. No i to jest trudne pytanie, ale do rozwiązania. Jest sporo możliwości tak naprawdę, właśnie samym udziałem w różnych turniejach międzyszkolnych często jest możliwość tego, że za udział w tym turnieju szkoła otrzymuje gry. Także to jest jedna rzecz, która już jest fajna, nie dość, że bierzemy udział z tymi uczniami, dla nich to jest fajne rozwiązanie, fajne doświadczenie, to już jako szkoła otrzymujemy te gry. Kolejnym rozwiązaniem, to jest właśnie tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, jeżeli fajnie uczniowie by się wkręcili w te recenzowanie gier, można nawet z tym iść do wydawnictw, także można spróbować napisać, odezwać się, pokazać co robimy, wiadomo, że warto wtedy mieć i tak z czegoś wystartować, tak? Ale tutaj sprawdzają się rady rodziców, że zamiast na przykład kupować na Dzień Dziecka jakieś drobiazgi, my szliśmy w to, że kupowaliśmy jakąś grę na klasę. Także i rodzice też chętnie w to gdzieś tam zawsze wchodzili, także nie było z tym nigdy problemu. I to jest tak, czyli możemy pisać do wydawnictw, ale warto pisać i pokazać, co robimy, że coś już zorganizowaliśmy, mamy jakąś zaangażowaną społeczność, mamy ten klub, on nam się rozkręca, potrzebujemy wsparcia. Także tutaj można uderzać. Też jeżeli chcemy szkolny turniej zorganizować, to wydawnictwa są otwarte, żeby wypożyczać nam gry. Także też w tą stronę możemy pójść, żeby odzywać się do wydawnictw, żeby nam te gry wypożyczyły. Też myślę, że jeżeli odezwiemy się do klubów, które już działają, to też nie będzie problemu, żeby spakować karton i sobie wypożyczyć te gry nawet na jakiś tam okres czasu. Wymienianie się grami też na pewno będzie fajnym sposobem. Jest też taka grupa na Facebooku, Kluby Gier Planszowych, która tak jakby łączy wszystkie kluby gier planszowych w Polsce, którą prowadzi Marcin Szrama, koordynuje temu. I tam są również kluby szkolne. Także warto jest sobie tam dołączyć i tam organizowane są różne akcje, w których biorąc udział możemy gry dostać pakiety. To są pakiety gier, które możemy otrzymać za darmo. I po prostu warto wyszukiwać takich różnych elementów. Wydawnictwa często mają programy, też takie projekty różne dla szkół, w których wspierają szkoły. No i warto pisać projekty, różne wsparcie do gmin, do urzędów, do wiadomo, że do MOPS-ów, gdzieś tam komisji alkoholowych i tak dalej. To też się fajnie sprawdza, bo to jest ta integracja, gdzie naprawdę fajnie się przeważnie wpisują gry w różne te założenia. Ja teraz dopiero słyszę, ile zrobiłaś, żeby ten klub rozbudować, bo i słyszę, że mówisz to z doświadczenia tak naprawdę. Przeszłaś wszystkie ścieżki możliwe, tak? Tak. Najpierw przejechałam się na pytaniu do wydawnictw, no cześć, jesteśmy, możecie nam coś dać, bo fajnie by było. I potem się okazuje, że to tak, jeszcze jak ja zakładałam klub, to było łatwiej, bo tych klubów było mniej, tych gier było mniej.
więc on szybciej wydawnictwa się litowały i wysyłały te gry po prostu i łatwiej było mi gdzieś tam z tego progu zacząć, że już miałam co pokazywać. Ale często jest też tak, że dzieciaki wyrastają z jakichś gier i rodzice często chętnie te gry oddają, także też tutaj nawet nam do klubu się zdarza, że ktoś przynosi gry. Także można też ogłosić taką akcję, że otwieramy klub gier, masz zbędną planszówkę, nie wiem, znudziła ci się, nie grasz już w nią, leży się, kurzy, przynieś. Mhm. Otwieranie się też z uczniami na te popołudniowe grania, gdzie możemy też włączyć właśnie w to rodziców, społeczność lokalną i tak dalej, to jest też bardzo fajne. A, czyli rodzice mogą przyjść i też pograć i mamy tym samym dorosłych, których można ograć. Tak. Tak się zastanawiam, czy próbowałaś, bo myślę sobie, że to o czym mówisz, to jest spore wyzwanie dla nauczycielki, nauczyciela, który zamierza koordynować taki szkolny klub gier. Czy zdarzało ci się, masz takie doświadczenia, że na przykład uczniowie sami, nie wiem, odzywali się do wydawnictwa i to oni formułowali te prośby, czy to raczej brałaś na siebie? Akurat w moim przypadku raczej jest tak, że ja to brałam na siebie, być może ze względu na to, że ja od tego wyszłam i gdzieś tak ten klub nam się stworzył, ale myślę, że to jest świetny pomysł, żeby uczniowie naprawdę odzywali się sami, zwłaszcza jeżeli będą próbowali nagrywać gdzieś, coś robić, pisać i tak dalej, myślę, że to jest całkowicie świetne, żeby oni sami próbowali nawiązywać kontakty, wydawnictwa są otwarte, także myślę, że chętnie będą też korespondowały z tymi uczniami, także myślę, że to jest świetny pomysł. Czasami się uda, czasami się nie uda, też się czegoś przy tym nauczą. Tak, tobie też się czasem uda, czasem nie uda, jak słyszę. Dokładnie. No, jest jeszcze jedna możliwość i ty udowodniłaś nam w projekcie, że jest to możliwe, czyli można gry tworzyć samemu, prawda? Dokładnie, można gry tworzyć samemu, fajnie też jest włączać tutaj właśnie uczniów w to, można jeszcze jednym aspektem takim, zanim do tego przejdziemy, to jest też dostosowywanie właśnie tych gier do swoich potrzeb, to o czym wspominałyśmy wcześniej, ale tworzenie gier od podstaw, czy samemu, czy z uczniami jest świetne, z uczniami oczywiście dużo większą ma to wartość i jest też dużo projektów, które tworzą gry, które można później bezpłatnie z nich korzystać. Zaraz na pewno więcej tutaj o tym opowiemy. Ja też brałam udział jeszcze wcześniej w takim projekcie, w którym stworzyliśmy też grę Integro i ta gra była też dostępna dla świetlic socjoterapeutycznych, dla szkół. Można było ją dostać za darmo, nie można jej nigdzie kupić, ale można ją było właśnie za darmo otrzymać. I to była właśnie taka gra typowo pod szkoły, klasy, uczniów, także warto jest też szukać takich rozwiązań. Już tutaj się pojawił podświetlony, widoczny, ale też zostanie dla potomnych, jako że nagranie z live'u razem z tymi komentarzami zostanie dla potomnych. Link do strony internetowej gryfszkole.com i nieprzypadkowo właśnie ten projekt tutaj wrzucamy, bo to jest projekt, w którym Paulina była współtwórczynią jednej z gier, projekt, którego Progresfera napisałyśmy i prowadziłyśmy, natomiast siłą napędową tego projektu była grupa 12 nauczycielek i nauczycieli, którzy przygotowali 3 gry do bezpłatnego, zawsze już bezpłatnego pobierania, drukowania i grania. Są to gry edukacyjne, chociaż walor edukacyjny wcale nie jest oficjalnie na pierwszym planie, bo nie też taki mieliśmy cel. Cel mieliśmy taki, żeby stworzyć świetne gry, które będą przy okazji uczyć, może Paulina masz ochotę opowiedzieć o waszej grze przede wszystkim. No w ogóle powstały 3 świetne gry, także naprawdę zachęcam do zajrzenia, pobrania, zagrania. Uważam, że te gry właśnie fajne są nie tylko do grania w szkole i świetnie się można przy nich bawić poza szkołą również, także to jest świetne i o to nam chyba też chodziło. A ten walor edukacyjny jest tam bardzo ważny, jest właśnie tym dodatkiem, który nie przytłacza, bo te gry wszystkie, które są takie typowo edukacyjne, no naprawdę one są później nudne, a to musi być jednak fajne, to musi być rozrywka, żeby to trafiło. Ta edukacja łatwiej nam wchodzi w momencie, kiedy się dobrze przy tym bawimy. Także te gry takie są. Nasza gra, którą tworzyliśmy, to jest Wild Freak Farm, w której mamy karty, także nie jest tak skomplikowane, żeby to sobie wydrukować, wyciąć i przygotować. Jak sobie raz to przygotujemy, mamy na długo. To fajne jest też w tym, że możemy grę pobrać sami i ją wydrukować, że możemy ją przygotować w dowolnej ilości egzemplarzy. Nic nas tutaj nie ogranicza.
i możemy później pokazać uczniom tak naprawdę, że można samemu coś stworzyć i samemu coś przygotować. No i takich gier jest też sporo, żeby można było pobrać gdzieś tam sobie właśnie, wydrukować, przygotować gdzieś do tego grania. Jest to trochę pracochłonne, żeby je przygotować, ale tak jak wspomniałam, raz przygotowane mamy już na dłuższy czas. Ja jestem, wiesz, jednak fanką szukania zasobów w uczniach i myślę, że operowanie nożyczkami i wycinanie naprawdę możemy zlecić najmłodszym. Tak. A to okay. Te gry przygotowane samodzielnie. Czy znasz jeszcze jakieś strony czy miejsca, gdzie można faktycznie znaleźć bezpłatne gry, takie do wydrukowania i przygotowania, czy to raczej trudno faktycznie? Szuka. Takich konkretnych nie kojarzę teraz, żebym mogła podać, ale jeżeli wejdziemy na BGG, to jest taki serwis, gdzie skupia też wiele gier, tam można też bezpłatnie różne wersje gier pobrać. One są często w języku angielskim, ale nie tylko. No i właśnie na tych grupach, o których wcześniej wspominałam, tych planszówkowych na Facebooku, zdarza się, że ktoś wrzuca swoje gry, które przygotowuje i również można je pobrać. Okej. To ja wracam, mamy wyposażenie klubu, mieliśmy już regulamin, to teraz wracam do samej organizacji, jak to ciągnąć, bo mówiliśmy o założeniu, ale to przecież musi być podtrzymywane. Jak często spotyka się twój klub? U mnie to jest różnie, bo teraz ja mam o tyle łatwiej, że dzieciaki z tych szkół, w których ja pracuję, spotykają się również w Domu Kultury. Także one spotykają się w południu. W szkole, w samej szkole takiej stricte po zajęciach jest to raz, dwa razy w tygodniu. W zależności od tego, czy jak one się tak naprawdę są w stanie spotykać i jaką intensywność mamy zajęć w dodatkowych po lekcjach dla dzieci. Także no tutaj musimy to dostosować, żeby też miały się kiedy po prostu spotykać. Także nawet raz w tygodniu myślę, że to jest naprawdę fajna opcja. Dla nich to jest już coś, na co one czekają. I czas, który my też jesteśmy w stanie poświęcić jako nauczyciele, bo wiadomo, że to też gdzieś tam musi być brane pod uwagę, że nie będziemy codziennie pewnie w stanie byli siedzieć z tymi uczniami też dodatkowo ileś tam godzin. Później to się wypracowuje tak fajnie, że ten nauczyciel nawet do końca nie jest potrzebny, że te dzieciaki są w stanie się umówić, spotkać same, zagrać w różne gry, znaleźć nowe gry, przynieść nowe gry również, które przynoszą i chcą pokazać komuś innemu. Także gdzieś tam to się później kręci. No i wykorzystywanie gier w trakcie lekcji. Z tego klubu warto jest korzystać w trakcie lekcji, zachęcać swoich kolegów, nauczycieli, żeby zobaczyli, że naprawdę te gry można wykorzystywać u siebie na lekcjach. A od jakiej liczby członków zaczynałaś, a na jakiej jesteś obecnie? Jeżeli chodzi o takie typowo szkolne, no to przeważnie to było od całych klas, gdzieś tam się zaczynało, że w którejś klasie zaczynaliśmy to budowanie, później z każdej klasy okazywało się, że kilka osób, także zawsze te kilkadziesiąt, kilkanaście osób gdzieś tam chętnych było, nie zdarzyło mi się, żeby to było mało. Zawsze raczej większość jest chętna niż niechętna i to w tych różnych szkołach raczej mam takie same doświadczenia. Okej, okay. A powiedz mi jeszcze, czy jest tak, że nowych członków klubu trzeba wprowadzać, czy to jakby tak dosyć płynnie przychodzi, że ktoś przychodzi, komuś brakuje przy stoliku kogoś do rozgrywki, więc go zapraszają, czy jednak tu jest potrzebny ten nauczyciel? I to jest właśnie też dosyć fajne, dlatego że to, że one nie muszą ze sobą jakoś nie wiadomo o czym rozmawiać i szukać tych wspólnych tematów i na siłę teraz nagle o jej nie wiadomo o czym będziemy rozmawiały, to nawet jeżeli się nie znają totalnie, są w stanie usiąść ze sobą i w trakcie rozgrywki gdzieś tam powolutku się poznać i zintegrować. Także to jest naprawdę super i raczej to tak działa, że nawet jak ktoś przyjdzie nagle nowy, to dołącza się troszeczkę czasami tak skromnie, gdzieś tam niepewnie, a za chwilę okazuje się, że bardzo szybko to gdzieś tam przebiegło ta cała integracja i nagle jest w grupie. To co mówisz, ogromna korzyść i zasób, kiedy jest ta struktura, tak? Kiedy wiemy, czym się będziemy konkretnie zajmować, więc mamy treść tego naszego spotkania, więc nie trzeba się martwić, co ja powiem o sobie, jak ja się tam odnajdę, no bo umówiliśmy się na to, że będziemy grać i to może być fantastyczny zasób dla tych dzieciaków, które no mają trudność, żeby tak po prostu wejść do grupy i się w tej grupie odnaleźć i czasem to jest nawet dla nich świetne doświadczenie takie, że mogą w jakiejś grupie być akceptowani, czasem nawet zabłyszczeć,
i dzięki temu podbudować po prostu swoją samoocenę. Tak, no i fajne jest też to, że różne dzieci mają różnie i jedne są lepsze z czegoś innego niż inne, któreś mają jakieś słabsze strony w czymś innym, a gry pozwalają na to, że w tej grze ja będę lepiej sobie radzić, ale w innej już ktoś inny będzie sobie lepiej radzić. I to jest fajne, że to jest takie zróżnicowane i że nawet jeżeli są naprawdę zróżnicowane dzieci, to nie ma czegoś takiego, no zdarza się, że ktoś jest dobry we wszystkich grach oczywiście i gdzieś tam sobie świetnie radzi, ale raczej to się fajnie różnicuje. Że nie ma czegoś takiego, że ojej, bo ten to sobie świetnie radzi z matematyką i on wszędzie tylko idzie i wygrywa, a ja to jestem taki beznadziejny i słaby. Że tutaj jesteśmy w stanie to fajnie zróżnicować i nawet jak ktoś gdzieś sobie słabiej radzi, to tutaj poradzi sobie fajnie. Okej. Czyli jak już to działa, czyli mówisz, że idzie taką kulą śniegową, uczniowie zaczynają grać nawet sami, to czasami ten nauczyciel prowadzący to musi się zastanowić, co ze sobą zrobić, najlepiej to się przysiąść do stolika i zagrać też, tak? Tak, zachęcam, bo to jest naprawdę bardzo fajne i dla uczniów to jest myślę, że świetne doświadczenie, że ten nauczyciel siada z nimi na równi i to jest naprawdę dla nich myślę, że bardzo fajne. Także jesteśmy wszyscy takimi samymi graczami. Dokładnie. To ja jeszcze dopytam o ten aspekt takiego właśnie rywalizacyjnego, ale też integracyjnego wydarzenia, jakim są turnieje. Czy miałaś okazję organizować też w swoim klubie jakiś turniej? Tak, my akurat organizujemy często turnieje. Właśnie te wszystkie gry, które się sprawdzają na takich typowo turniejach rywalizacyjnych, czyli tak jak Super Farmer, Rumikub i gdzie łatwy jest dostęp do tego, żeby te gry wypożyczyć od wydawnictw w dowolnej ilości, która jest nam potrzebna, jest do nich łatwy dostęp, no to organizowaliśmy i też właśnie to jest fajne, że jeżeli organizujemy jakiś turniej i wypożyczamy, to nie ma problemu z tym, żeby wydawnictwo dało nam na ten turniej nagrody. Także to jest super opcja. Wydawnictwa są tutaj naprawdę otwarte i to jest ten pierwszy krok, od którego tak naprawdę możemy zacząć i nagrody niekoniecznie muszą być dla uczniów stricte, że zabierają je do domu. Możemy się dogadać z uczniami, że na przykład grają klasą i będą wygrywały tą grę do klasy, do klubu i tak dalej. I to się u nas na początku też świetnie sprawdzało. Że jechaliśmy na turniej, jak wygrywały, to te gry szły do wspólnej biblioteczki i dzieciaki tak były zadowolone, a zawsze coś tam się dla nich jeszcze dodatkowego znalazło, co zabierały ze sobą do domu, a ta gra zostawała właśnie na wspólny pożytek. Ja tak sobie myślę, że niejednokrotnie wygrana gra do domu nic im nie daje, bo w domu nie ma po prostu, na przykład rodzice nie są zbyt otwarci na granie, więc sobie w nią nie pograją i będzie leżała i się kurzyła, a tak to na pewno będzie wykorzystane i będzie można się świetnie pobawić po prostu. Tak, dokładnie. To jest na pewno ważny argument. A powiedz mi, czy byłaś w stanie, bo to tak już ciekawostka na boku, wiem, że to nie jest potrzebne do funkcjonowania klubu gier, ale jest, ciekawość mnie trochę pcha. Czy inni nauczyciele przyłączyli się do ciebie i również przystąpili do klubu gier? Czy tak samo łatwo znaleźć chętnych, zaangażowanych wśród dorosłych, jak wśród uczniów? Okej, no i tu jest bardzo różnie. I w różnych szkołach naprawdę to było bardzo różnie. Zawsze przeważnie znajdzie się ktoś, komu jeszcze wydaje się, że gry planszowe to jest tylko kostka i pionek i tak mu się kojarzą. I czasami trzeba mu pokazać, że te gry to jest jednak coś więcej. Także tutaj warto otwierać się i pokazywać, że po prostu nie opowiadać tylko i mówić, tylko pokazywać, jak to wygląda. Także zdarza się tak. I są nauczyciele, którzy jak zobaczą, to rzeczywiście podłapią, że okej, to może być fajne, okej, to można wykorzystać w ten sposób i tak dalej. Także są tacy, którzy chętnie w to wchodzą, są tacy, którzy chętnie się w to angażują, są tacy, którzy są zdystansowani na początku, wiadomo, jest to bardzo różnie, ale myślę, że warto. To też dobra energia się niesie. Dokładnie. No to dokonując, bo tak patrzę też na naszą godzinę, a że nasz czas powoli zbliża się do końca, podsumowując, założenie klubu gier wymaga dużo, rozumiem, pracy organizacyjnej, żeby trochę pokombinować, jak te gry zbudować, natomiast z twojego doświadczenia przynajmniej nie wymaga zbyt dużo pracy w motywowaniu uczniów, bo oni szybko się wkręcają i są chętni. Tak. I tak naprawdę sama ta organizacja klubu w moim takim odczuciu też nie jest czymś ciężkim, dlatego że tak naprawdę jak już zaczniemy,
to gdzieś to samo idzie. I jak już zaczniemy i wejdziemy gdzieś w te zagadnienia planszówkowe, zaczniemy czegoś szukać, to nagle okazuje się, że tak, tu znaleźliśmy jakieś rozwiązanie, tu jakąś grę pobraliśmy, a tutaj nagle zdobywamy jakąś grę. I to tak naprawdę gdzieś tam samo się miesza, napływa i im więcej w tym siedzimy, tym więcej też różnych takich informacji do nas dociera. Czy innymi słowy, każdy chcący jest w stanie taką biblioteczkę, jak ty masz za plecami. No nie przesadzaj. To nie jest jakiś straszny nawet problem. Wiem, że to tak wygląda na początku, że to jest ciężko, ale myślę, że wcale nie jest aż tak ciężko. Że właśnie gdzieś tam po trochu, zaczynając od tej jednej gry, skupiając się gdzieś tam na tym i konsekwentnie gdzieś tam spotykając, dobrze się przy tym bawiąc, myślę, że jest to wszystko do zrobienia. Druga rzecz, którą wyciągamy, że jak myślimy o założeniu klubu albo wprowadzeniu gier na lekcje, to mamy dwa świetne, trzy w sumie opcje, drogi, pomoc, szukanie pomocy. Klub gier planszowych na Facebooku. Mamy w ogóle możliwość trochę zainspirowania się działającymi już klubami, czy nawet pewnie odezwania się do nich, do założycieli, pewnie pomogą. I też tutaj w komentarzach padła tematyczna wyszukiwarka gier, też mi się wydaje dosyć wygodna, pokażę ją jeszcze raz, żeby dobrze rozdysponować pierwotny budżet, jaki ewentualnie będziemy mieli na pierwsze gry. Dokładnie. Są też na pewno wątki w internecie, jak zacząć, jak założyć klub, od czego zacząć. Właśnie na tych grupach facebookowych sporo się takich przewijało, także można się odezwać. Też na pewno na YouTubie znajdzie się kilka takich topek, top gier, co na początek, co wybrać. My chyba nawet u siebie też na YouTubie robiliśmy coś takiego, także tematycznie też gry, także warto jest szukać tam takich rozwiązań. I trzecia rzecz, którą wyciągam z dzisiejszego spotkania. Nie przegapiamy momentu, jaki daje nam szkolny klub gier, czy wprowadzenie gier do zintegrowania uczniów i wzmocnienia tych, którzy być może nie zawsze są pewni siebie i nie mają zbyt dużo doświadczeń sukcesu. Dokładnie. Okej. Okay. I co, podsumowując całość, bardzo, bardzo warto. Bardzo. Bo myślę, że zdecydowanie o wiele więcej jest plusów niż minusów, bo chyba jedyny minus, jaki mi się nasuwa, no to właśnie może ta trudność z pozyskaniem tych gier, ale to jest taki do przełknięcia minus. A same plusy, sama rozgrywka, rozwój, jaki daje nam samo granie w gry, tematyka tych gier edukacyjna, która również może być same plusy, integracja, rozwój społeczny. Fajna zabawa. Tak. No to może jeszcze tak na zakończenie, jako że zbliżamy się już do wolnego wieczoru, gdzie każdy z nas zajmie się już swoimi dorosłymi sprawami, to co byś polecała tym razem jako grę typowo dla dorosłych? Myślę, że gra taka, która ma dobry wstęp dla każdego, taka, że i gracze, i niegracze mogą w nią zagrać, to jest gra Sen. Gra karciana, bardzo polecam, przepiękne ilustracje, niski próg wejścia, prosta instrukcja, szybka rozgrywka. Chyba nie znam osoby, która by jej nie lubiła tej gry, także polecam. No i klasyk taki jak Rumi Kub. Mamy plan na wieczór w takim razie. Dziękujemy Ci, Paulina, bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia, powiedzenie, jak to wygląda z pozycji osoby, która naprawdę robi to od lat i wie, o czym mówi i ma te wszystkie gry zagrane i mogłaby tylko tak rzucać i pokazywać. Myślę, że jesteś najlepiej takim chodzącym, żywym dowodem, że warto i że się da. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękujemy za obecność. I bardzo dziękuję. A jeszcze nie wyłączaj, bo dzisiejszy live był tym pierwszym i jesteśmy ogromnie szczęśliwe, że Paulino właśnie z tobą ten live i ten cykl live'ów mogłyśmy rozpocząć, natomiast możemy już zapowiedzieć datę kolejnego live'a i będzie to równiutko, prawie równiutko za miesiąc. 17 października spotykamy się znowu na Szkole z Pomysłem z Progresferą. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, ja się czuję zaszczycona, także bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.